niezwykle malowniczo, urokliwie, a do tego ekologicznie. To właśnie miejsce, w którym się znajdujemy, to oczywiście Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Brama w Gorce. To Waxmund Podhala. Jest przepięknie, urokliwie, a za mną Plac Zabaw, jedno z ukochanych miejsc dzieciaków. No i zaraz przekonacie się, dlaczego właśnie tutaj uwielbiają przebywać ci najmłodsi, ale też nieco starsi. I tak sobie spacerujemy z prezesem spółki Brama w Gorce, Marcinem Kolasą. No i myślę tutaj, prezesie, że można powiedzieć, że cała ta trasa daje nam niesamowity ogląd na to, jak ta przyroda tutaj jest piękna, jak ona jest bujna. No i też pozwala nam dowiedzieć się więcej na temat historii właśnie tego pięknego miejsca. Zgadza się. Tak jak mówiłem, nasza ścieżka jest wielowymiarowa. Samo przyjście z nią to nie jest tylko przyjście ścieżką i zobaczenie tej pięknej przyrody, która nas otacza, ale to też jest mocny aspekt edukacyjny i przyrodniczy i historyczny. Na samej ścieżce mamy 8 tablic edukacyjnych w kilku językach przygotowanych, gdzie dowiadujemy się, co się dzieje, jak ta przyroda wygląda, czytamy o tym, jakie zwierzątka żyją w potoku, możemy się dowiedzieć, dlaczego drzewa w ten sposób wyglądają, dlaczego na terenie są zostawione drzewa, które są suche i obumarłe, które teoretycznie mogłyby się wydawać są niepotrzebne, a one są bardzo potrzebne przyrodzie i o tym się dowiadujemy. Dowiadujemy się o tym, jakie zwierzęta żyją w tym gorczeńskim potoku, bo tutaj mamy piękny potok, mały kowaniec, który pięknie szumi, jak tutaj jesteśmy, oprócz tego szumu wiatru, który teraz słyszymy, więc dużo, dużo takich aspektów bardzo edukacyjnych, ale też regionalnych na przykład, czyli dowiadujemy się, czym się różni góral podhalański od górala ochotnickiego, czym się różnią ich stroje. Bardzo, bardzo dużo informacji podanych w bardzo przystępnej formie. Wiesz co, jak już mówimy o góralach, no to nie sposób nie wspomnieć o Bacówce, czyli też miejsce, które możemy odwiedzić. Dokładnie, mega fajne miejsce Bacówka, gdzie po pierwsze ona wygląda jak prawdziwa podhalańska Bacówka, jest zbudowana w 100% z drewna, obok niej są dwie wiaty takie, gdzie możemy usiąść, gdzie możemy sobie skosztować dani regionalne, które w tej Bacówce są serwowane, czyli mamy osypka, ale też mamy inne produkty regionalne. No i też można się dowiedzieć w tej Bacówce, a bardziej nawet w samym pawilonie przyrodniczo-edukacyjnym, w jaki sposób osypka się robi. Tam można szczegółowo się dowiedzieć na temat osypka, serów, na temat tego, dlaczego owce takie są potrzebne na Podhalu, ile ich było wcześniej, ile jest teraz. Wiele takich ciekawych słówek, gwary podhalańskiej, no jest co robić. Wiesz co, myślę, że teraz będzie bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy mogą się troszkę obawiać, bo na przykład mają lęk wysokości. Tutaj się tego naprawdę nie czuje. Jak widzimy, te bariery są bardzo wysokie, jest bezpieczna siatka, sama konstrukcja jest bardzo bezpieczna, więc każdy czuje się tutaj bardzo, bardzo komfortowo. No my stoimy na 30 metrach nad poziomem gruntu, no a kompletnie tego nie odczuwamy. Dopiero jak się wychylimy za barierę, to wtedy można to odczuć. Też to nachylenie 6%, czyli podchodzimy, ale nie czujemy, że podchodzimy. Jest dostępna dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Mieliśmy turystów, gości i na wózkach, i osoby starsze, zresztą, które są tutaj, widzimy je i oni czują się tutaj bardzo komfortowo. No i teraz muszę zapytać na koniec o plany, bo wiem, że macie ich bardzo dużo. Powiem o kilku elementach, które w przyszłości pojawią się u nas. Ul prawdziwy, tylko dużo większy, będziemy do niego wchodzić. W środku będziemy słyszeć, jak brzyczą pszczoły, będziemy mogli poczytać, co tam się dzieje, dotknąć różnych rzeczy, będą elementy multimedialne, więc fajny temat na początku ścieżki. Szyba, która będzie się znajdować tutaj obok nas, czyli na wysokości 30 metrów, szyba pękająca, na którą będziemy wchodzić, no to myślę, że trochę tej adrenaliny będzie więcej. Gorczeńska zagroda, czyli prawdziwe gorczeńskie zwierzaki, które będą tutaj na obiekcie, będzie można je nakarmić, będą nimi się opiekować gospodarze z Waxmunda, nasi lokalni, bo to też dla nas było zawsze mega ważne, żeby ten obiekt, tą inwestycję tworzyli ludzie stąd. Powiem tak, Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne właśnie tutaj zachęca do tego, żeby poznawać, napawać się przyrodą, piękną pogodą, bo sobie takiej życzymy oczywiście na całe wakacje i nie tylko, bo przecież to miejsce otwarte będzie przez cały rok. Zupełnie nowy obiekt, a naprawdę zachwyca. Dziękuję pięknie, pozdrawiamy prosto z Podhala. Do zobaczenia.